dniu dzisiejszym rozpoczynamy 7. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej wykładem o niewidzialnym promieniowaniu X, a szczególnie także o rentgenie. W tej edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej usłyszymy jeszcze o tym, jak się porozumiewamy, jakich słów, gestów używamy w języku obcym i ojczystym. Będzie także o tym, jak manipulujemy komunikacją, prezentacją. Wykładowcy opowiedzą także o wzajemnych relacjach człowieka i samochodu. Usłyszymy o tym, jak działa internet, ale także o tym, jak pisać gry. I dowiemy się, dlaczego zwierzęta mówią ludzkim głosem, gdy oglądamy filmy z ich udziałem. Było to dla mnie wyjątkowe dzisiaj przeżycie. Mogę powiedzieć, że stresujące, ale też i dla mnie edukacyjne, bo widać, że dzieci się bardzo interesują i zadają takie czasami wręcz ciekawe pytania, na które nawet nie byłem przygotowany. I się nauczyłem dużo o rentgenie. Ja myślałem, że to grupa lekarzy wymyśliła rentgen, a nie jeden człowiek. I że ta nazwa nie wzięła się od jego nazwiska, tylko że po prostu tak wymyślili. Pan rentgen był bardzo hojny. Na przykład objawiło się to tak, że nie chciał opatentować. Powiedział, że jeżeli opatentuje, to nie wszyscy ludzie na świecie będą mogli z jego pomysłu korzystać. Zapamiętałam, że wymyślił go człowiek i to była pierwsza Nagroda Nobla. On dostał i wynalazł promienie rentgena. Politechnika Opolska.